Siemaneczka, Grechaj, witam was bardzo serdecznie. Dopiero co wyszedł nowy gwint, tak zwana świąteczna aktualizacja. Co za tym idzie, chciałbym otworzyć swoje beczki, mam ich dokładnie 50-44, sobie kupiłem z Golda. 6 miałem już wcześniej, więc sprawdźmy, cóż tam nam redzi zgotowali w nowym, kolejnym openingu. Widzę, że jest nowa jakaś wersyjka, jeżeli chodzi o otwieranie beczek. Jak się bardziej przesuwają te kafelki. Śmieję się, że teraz gwint jest taki kafelkowy. I widać, że wszystko zmierza w stronę tego, żeby wypuścić wersję mobile. Nie mam tej karty, więc Slave Hunter Charm a Bronze Enemy with 3 power or less. Ok, nie będę czytał wszystkich kart, bo to by zeszło nam do nocy. Ale widzę, że nadal nie uprościli otwierania beczek. Nadal trzeba dłużej czekać, żeby się wszystko to ładowało. Słyszałem, że openingi są bardzo ubogie w Legendy. Nie mogę na spacji szybciej to przyspieszyć. Słyszałem, że openingi są bardzo ubogie w Legendy. Ludzie donoszą, że nawet po 100 beczkach otworzyli po jednej złotej karcie, czyli jednej Legendzie. Całkiem słabo. Ale są też takie openingi, które 20 beczek i 3 złote. Więc wszystko chyba zależy od szczęścia. Ogólnie czy gwint zmierza w dobrą stronę? Trudno jest mi się wypowiedzieć, bo oczywiście sympatyzuję z gwintem, ale nie gram w niego jakoś bardzo dużo. Fajny art. Na pewno bardzo mi się podoba to, że nadal utrzymują koncept pięknej grafiki w swojej grze. Naprawdę artystycznie to po prostu numeru uno. Jedna z lepszych karcianek, jakie grałem pod względem oczywiście wyglądu. Więc oby tak dalej, no. Jeżeli chodzi zaś o wszelkie inne kwestie, czyli na przykład pro gaming, słyszałem, że troszkę pro gamerów mają w nosie. Bo właśnie teraz, o, ale ładnie to wygląda. Conceal two cards. Conceal, turn a revealed card over. Ukrycie, nieźle. Chodzi o to, że teraz został wypuszczony patch, mamy połowę grudnia. Dokładnie 20 grudnia nagrywam dla was ten filmik 2017 roku. Sezon się jeszcze nie skończył. A to wiemy, że nagle mają się znaleźć w nowej odsłonie, no nie? Więc troszkę to niepoważne ze strony Redów. No ale oczywiście jesteśmy w becie, tak? Chociaż według mnie wcześniej to była alfa. Teraz może możemy mówić o becie, bo cały czas gra przy każdej... W każdym nowym patchu się zmieniała o 180 stopni. Obecnie mamy oczywiście układ. Jeszcze nie tworzę nawet jednego epika śmiechowo. Obecnie mamy oczywiście układ, kochani, taki, że dużo się nie zmienia, jeżeli chodzi o mechanikę kart w kategoriach, że o złote imion i tak dalej. Ale z drugiej strony wszystkie teraz karty są, z tego co słyszałem. Co ja mam 4 premium, tak? Nie, jeden zwykły. Wszystkie co słyszałem, teraz karty są zwinne, tak? Więc co za tym idzie, można powiedzieć, że jest ogromna zmiana, taka zwinna zmiana. Ale też to jakoś nie wywraca do góry nogami tego, do czego nas przyzwyczajali, bo już wcześniej te stworki, które zagrywamy, jak widzicie, nie mają jakiegoś rzędu, przypisania do rzędu, tylko po prostu już są zwinne, tak? Czyli to określenie z wcześniejszych rozgrywek. O, przecież taka karta jest w tym. Taka karta jest w Krostach Północy. Po co teraz będziemy mieli wszystkie takie same karty do tej samej frakcji? Tylko, że po prostu będą się zmieniały, że jedna frakcja będzie Krosta Północy, druga Skojatel i wszystko to samo? Dobrze sobie to wymyślili, jeżeli chodzi o tworzenie kart. Ej, na razie nic nie otworzyłem, halo. Nawet specjalnie licznika jeszcze nie robię, bo to nie ma sensu. W chwili obecnej jest prawie dostępnych 900 kart, więc trafić te 100 nowych kart z nowego dodatku to też trochę słabo. Fajnie było jakby ten... O, jest pierwszy epik chyba. Nie, drugi, dobra? Rucha drugi epik, bo tamten gość, co tam z Concila wychodził, też był epikiem. Ten foliowany, czy on był rarem? Zaraz mi tu chochliki podpowiedzą. Giant Ball, destroy a random ally, then boosted by 10. Random ally, come on! Dlaczego mi to tak bardzo przypomina Hearthstone'a?
Więc to jest mój pierwszy epik. Beczki. 50. Legenda. 0. Epik. 1. Proszę. Proszę, jak zacznę zliczać, to się będą starali bardziej dawać lepsze karty. No mamy takie jakieś dziwne, mamy jakieś dziwne wrażenie, szczególnie też z tą decklistą, bo zmienili wyświetlanie decklisty. W końcu się doprosiliśmy o to, że można tworzyć karty podczas deckbuildingu, ale zmienili wygląd decklisty, co taki jest dosyć tam już znany, bo niektórzy złośliwcy mówią, że mamy Gwenstone. No ja wiem jedno. Bardzo bym chciał, żeby Polakom się udało tę karciankę rozwinąć na naprawdę porządne, do porządnych rozmiarów. Całym sobą, serduszkiem, rękoma, nogami jestem za tym, żeby rzeczywiście Gwint się rozwijał. Sympatyzuję z Gwintem, nie gram w niego jakiegoś super dużo, to słyszałem, że jest świetna, w ogóle art mi się tak podoba. Spawn a bear. Add a card, the game and play it. Okay, to jest ten niedźwiedź 11-11. Sam sobie jest soldierem i możemy go wskrzesić z nowej fejki, która wskrzesza tylko soldierów. Uważajcie, bo ja się machnąłem przy pierwszym meczu. No ale skończymy już tym. Chodzi mi o to, że pomimo tego, że ja jakoś super dużo nie gram w Gwinta, bo obecnie jako streamer bardziej skupiam się na Hearthstone'ie i na Diablo, które zacząłem rozwijać scenę w Polsce. I dwóch gier. Szczególnie Diablo w tym wypadku. Więc do czego zmierzam? Gwint jest w sumie taką grą, która raz na tydzień się minimum pojawia, ale średnio co dwa dni też postaram się grać, jak coś nowego, fajnego dzieje. Więc orientujcie na żywo. Ale do czego zmierzam? Bardzo, bardzo, bardzo mi leży na sercu, żeby się właśnie CDPR-et rozwinęło i żeby Gwint mógł rzeczywiście powalczyć z Hearthstone'em w jakiś sposób o podium. No ale to może za jakieś 2-3 lata. No, nobody knows. Zobaczymy. Cursed Knight. Transform a cursed ally into a copy of this unit. Armor 2. Oh my god. Fajne. Jakieś zombiaki się nam tworzą w Królestwach Północy. To już nie pierwsza karta, którą widzę. Ogólnie na koniec tego openingu wejdziemy do mojej kolekcji, bo specjalnie nie disenchantowałem, tudzież nie odskrapowywałem. Ze względu na to, że często i gęsto w momencie, gdy mamy epic był, że często i gęsto w momencie, gdy mamy moje mini, o tutaj też epic kolejne, Vryggnef, play a bronze machine from your deck. W momencie, gdy wchodzi patch, to często i gęsto te karty, które tam są patchowane, dają nam podwójny scrap przez 3 dni od momentu wyjścia patcha, tak? Za tym idzie, ja bardzo mocno... O, kolejny epic, fajnie. Ja bardzo, bardzo mocno będę oszczędzał po prostu odskrapowywanie, ale teraz jak najbardziej mogę to zrobić, bo wyszło dużo nowych kart, dużo kart daje zaraz większą wartość. Więc wszystko przed nami. Żeby tego skrapu natrzaskać strasznie dużo. A sporsów nie mam? Build damage to all units and row and clear a boon from it. Yeah, bronze item from your deck. Wezmę to. Tutaj też jest kolejne. Ten ziomeczek miał właśnie jakieś zombiaczą etymologię. Ta się rusza, no super, fajnie, że jest premium. Ale nie miałem chyba żadnej premium, no nie? Epika żadnego premium. Chcę to w sumie zapisywać. 4 zwykłe epickie były, z tego co mi się wydaje. Ciekawe, czy w ogóle trafię jakąś legendę, bo rzeczywiście jest bardzo ograniczony ten. No to opening jakiś dziwny. Deal 6 damage to the units at the end of an enemy row.
Ciekawe. Peasant Militia. Niektóre karty dopiero teraz poznaję, nie zapoznałem się z ponad 110 kartami, bo tyle ponad kart wyszło w tym patchu. O, jest Epic premium walny. Bierzemy go. Plus 1 oznacza, że jest premiowana, czyli jest 5 epików, w sumie w tym jeden premiowany. Oczywiście prawdopodobnie kolejny raz o 180 stopni odwróci się moja znajomość kart, więc ja specjalnie nie wchodzę w te wszystkie karty, bo strasznie mnie denerwowało to, że co chwila one się zmieniały. Jako karciarz zapamiętuję pewne schematy i dana karta dla mnie robi to, co robiła, tak? Więc duże moje zdziwienie było w momencie, gdy na przykład dzisiaj grając jeden z trzech meczów rankingowych, z czego dwa mecze, a jesteśmy dwa dni od momentu wypuszczenia patcha. 19 wyszedł, teraz jest 20. O, Warship, deal one damage 4 times. Fajne. No, i w momencie, gdy... gdy grałem, to zdziwiłem się bardzo, że Princess of Freya nagle wskrzesza tylko Soldiera, no nie? Mam już 3 premium, więc nie będę go brał. Weźmiemy Sentry, którego nie mam. Chociaż prawdopodobnie tam ta karta dawała mi więcej skrapu. Ta, ale głupi jestem. Ona mi dawała więcej skrapu, bo ona była zmieniana, ta herbalistka. I dałaby też meteorite powder, no ale spoko. Najwyżej potworzymy troszeczkę później tych kart, których mi brakuje. Więc konkluzja jest taka, że główne karty, które mi się tak bardzo podobały, zmieniają się i co chwila to też się zmienia i nie ma się to przywiązywać do tych kart. Bo zaraz znowu coś się zmieni. Ach, ta alfa. Dobra, już nie narzekajmy. Niech zmieniają chłopaki, niech działają. No to też się zmieniło chyba, nie? Dildy ma przykład to jest power. Nie, to się nie zmieniło. No ten audio teraz taki nic... Nic się tu nie zmieniło. Nie ma znaczenia w takim razie, co wezmę, co mi da więcej skrapu. No, okej, okay, rekrut. Jakaś legenda, halo, 17 beczek jeszcze zostało. To się zmieniło? Nie. Uktubrons, bla. Dobra, chyba ten brand się troszkę zmienił. Ale kto tam wie. Bardzo możliwe, że więcej skrapu bym mógł wyciągnąć, ale... Patrzmy, no jestem na razie załamany tym openingiem. No, w końcu. Jeszcze coś nowego. Yorveth Meditation. Four students to duel each other. Fajne, ale klimat. Units deal their power as damage to one another until one of them is destroyed. No i teraz pytanie, w jakiej kolejności będą się biły? Jeżeli byśmy zduelowali te dwie jednostki, to znaczy najpierw Lugosa, później to znaczy Triss. To Lugos walnie Triss, później Triss walnie Lugosowi i tyle, tak? A jakbym zaznaczył najpierw Triss, a dopiero później Lugosa, to Triss by walnęła Lugosa, a później Lugos nie miałby już czego oddać Triss, tak? Dobrze rozumiem? Bo jeżeli tak, to ta karta całkiem ma potencjał. Chyba tak to wygląda. Oj, to się zmieniło w końcu. Deal to damage for each spying enemy. Deal to damage whenever a spying enemy appears. What? Wy żartujecie, że to jest teraz takie silne? Ja będę miał trzech... Wcześniej zadawało po prostu dwa damage. A teraz może zadać przy wejściu, jak mam szpiegów ze trzech, od razu 12, jeszcze później w potencjale więcej o 2. Ktoś tu chyba za bardzo kocha Nilfgaard. Twórców tej karcianki. To jest buff jeszcze dla tych gości.
Oni byli już broken, a dostali jeszcze większego buffa. Wesoło. Oj. Spotter spoko. Rywalna karta. Ten gość już się zmienił chyba z 1500 razy. Must be one if fog is one on the board and on turn end. No dobra. Ja przeginają z boostowaniem tego Nilfgaardu. Ten brąz jest podobno mega silny. Okej, okay, pulling infantry. Nic z nowej karty. 11 beczek zostało, kochani. Ale jedna legenda i 5 epików. Chyba troszeczkę za mało. Jeszcze jedna legenda będzie, coś czuję. Vincent. Destroy the armor of all units, then boost self by half the value destroyed. O, fajne. Portcullis. Create a bronze or silver unit from your opponent's starting deck and boost it by 2. Wow. Wow. No przecież to jest rewelacyjne. Bardzo spoko. Ten Armor Destroyer też może być ciekawy. Ale to w specjalnym archetypie wydaje mi się na Nilfgaardzie. Na KP, na Kostach Północy. I więcej. Werewolf. Okej, taki przyjemny art. Nie odstrasza, jakoś wybitnie. Wow! Było pierwszy raz legendę otworzyłem w tym miejscu. Pierwszy raz. Nie miałem jeszcze nigdy w historii wszystkich openingów, a tworzyłem, nie wiem, z 350-400 beczek. W historii nigdy nie miałem jeszcze legendy w tym miejscu. Jest jeszcze Avalach Sage. Sage? Tak się czyta? Sage? Nie miałem go. Ale się zdziwiłem. Fajnie. Cieszę się, że się udało otworzyć coś takiego. Wziąłem oczywiście pirata foliowanego. Jestem wielkim fanem Skellige. I będę chciał mieć na razie najpierw wszystkie karty Skellige. No wiecie, w jakiej tam formie. W takiej premiowanej. Zakręciłem się. Dobra, Germain. Spawn to chaos on each side of this unit. Okej, to jest spoko. A tego akurat tworzyłem. Ale stworzyłem go od razu premium, bo gra do moich X-Menów ulubionych. Więc nie premium mu się przyda, ale weźmiemy tego Germaina. Że jakieś krówsko buildy będą. Epicka 6 plus 1. Jedna premiowana. Animowane karty naprawdę piękne. Moonlight. To musi animowane wyglądać świetnie. Choose one, apply a full moon. No, Igites. Vinch. Create a bronze Northern Realms machine. Ciekawe.
takie uniwersalne karty, no nie? Faktycznie będziemy od nich budowali pewnie nowy ten, ale świetny art. Deal 4 damage to an enemy. Nice. A samego artu bym go wziął, ale mamy 3 już. 3 beczki zostały, tak jak 3 karty, które mi się wcześniej spodobały. Okej. Okay. Premiowany Dwarven Agitator, który wiem, że gra. Damned Sorcerers. If there is a cursed unit on this unit's row, deal 7 damage. Opcjonalne 11 obrażeń z brązowej karty. Gdzie niektóre karty mają po prostu same z siebie od razu 11 obrażeń. Dzięki, biorę tego foliowanego agitatora. A z drugiej strony 7 obrażeń to jest dużo. Dawny Piorun Alzura, teraz Piorun Alzura zadaje 9 obrażeń. Coś się jeszcze otworzy? Halo, nie jestem zadowolony z tego openingu. No niestety nic się nie otworzy, już koniec. 50 beczek, odfajkowane. To był jeden z najgorszych openingów, jakie mi się ever trafiłem. Jeden ewidentnie z najgorszych openingów. Ja mam teraz, schowam kamerkę i pokażę, ile mam teraz dustu, gdzieś w skrapu. I pójdziemy do kolekcji i odskrapujemy wszystko automatycznie. Mam nadzieję, że tego nie klikałem ostatnio. Collections. Deck Builder tutaj jest odskrapowywanie. Nie. Pozmieniali troszeczkę teraz wersję. Chyba tutaj. Można kupić sobie beczki w wersji świątecznej. Dobra. Kociołek. Tu jest, o. Mill Spare Cards. Podwajam liczbę swojego... A jednak jakaś legenda była. Podwajam liczbę swojego skrapu, dlatego że gram obecnie w becie, więc kochani, nawet jeżeli nie macie zamiaru grać na razie w Gwinta, ale w przyszłości będziecie w niego grali, zróbcie to i zacznijcie grać tego Gwinta. Wystarczy wejść na stronę Play Gwent. Zagrać za darmo. I już wszystko jest przed wami, tak? Więc zapraszam was serdecznie do tego, żebyście pograli w Gwinta. To jest nasza polska produkcja. Co warto zaznaczyć, polskie tłumaczenia są z błędami, angielskie poprawne, więc ja gram w wersji angielskiej, jeżeli by was to interesowało. Ale mam język polski ustawiony jako domyślny, jako po prostu audio. Więc mam język w grze angielski, opisy kart, a audio jest po polsku, więc zachęcam. No i co, no i walczcie o ten skrap, walczcie o te beczki. Codziennie można zrobić zadania, już teraz doszły jakieś questy, one się tutaj znajdują. Mam zagrać muszę wygrać 3 mecze monsterami i Northern Realms, czyli Królestwami Północy. Też dostanę jakieś tam 40 golda. Do tego jeszcze dochodzą też rewardy, które były wcześniej, czyli daily, tak zwane 100 aur za 6 wygranych rund. To się robi w maksymalnie godzinkę, jeżeli przegrywacie wszystko. Co daje wam darmową beczkę codziennie. Jeżeli zalogujecie się nawet co 2 dni, to macie 15 beczek, czyli coś, co jest w chwili obecnej warte i razy oko 100 zł, tak? Chociaż tutaj jest na promocji, tak? Jeżeli byście chcieli kupić 15 beczek, to kosztuje was to 70 zł. Za darmo. Śmiało. Agra cebula. Polecam. Grajcie w Gwinta, fajna karcianka, bardzo przyjemnie się tutaj prezentuje. Chłopaki pracują bardzo mocno i dziewczyny w CDPR nad tym, żeby
coraz lepiej nam wyglądała. Widzę, że zmierza w stronę. Widzę, że zmierza w stronę mobile, więc nie wszystko przed nami tutaj pójdzie. Może dzięki temu też się bardziej rozwinie. Życzę wszystkim udanej gry w Gwinta, a twórcom tej gry dużo cierpliwości i świetnych pomysłów. Arty, cudeńko. Najpiękniejsza karcianka, w jaką grałem całe życie. Dzięki śliczne za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli choć troszkę Wam się podobało i chcecie więcej takich filmików zobaczyć. Napiszcie o tym w komentarzu. Jakie są Wasze wrażenia? Jakie Wasze były openingi? Podzielcie się z Waszymi wynikami. Mój był tragiczny. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, bajo, bajo.